Jak przygotować się do powrotu do pracy? O tym rozmawiano podczas warsztatów współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy. Powrót po kilku miesiącach lub nawet latach na rynek pracy nie jest łatwy, a przed takim właśnie wyzwaniem stają kobiety po urodzeniu dzieci. Motywacje do tego, by zacząć pracować, są bardzo różne. Pani Magda, mama małego Marcina, podjęła tę decyzję z kilku powodów. Myśli Pani o powrocie do pracy? Tak, myślę. Ze względów finansowych głównie, chociaż też chcę, żeby dziecko poszło do przedszkola, a nie cały czas z mamą, bo wtedy jest takie uzależnione i wychodzi na małą synka. W tym powrocie na rynek pracy pomoc ma program Mobilna Drużyna Równowagi Praca-Rodzina, realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich Plineu z Krakowa i Fundację Kobieta w Regionie Stęczynka. W lipcu w ramach projektu w Małopolsce odbyły się 3 spotkania pod hasłem Mama wraca do pracy. Obejmowały one prelekcje i warsztaty związane właśnie z tą tematyką. Uczestniczki mogły się tu dowiedzieć, jakie obecnie są wymagania na rynku pracy. Jakich pracowników teraz się szuka na rynku pracy i też jak moje kwalifikacje, moje kompetencje, moje dotychczasowe doświadczenie jest adekwatne do tego, co się dzieje na rynku. Do powrotu na rynek pracy trzeba się odpowiednio przygotować. Podczas warsztatu uczestniczki mogły liczyć na wsparcie w tworzeniu lub korygowaniu CV i dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielono im praktycznych wskazówek, jak rozmawiać z pracodawcą. Panie tam tłumaczą właśnie, jak się zachować na rozmowie i żeby nie wynosić swoich jakby brudów z domu, nie opowiadać, jak to ciężko jest być mamą czy coś takiego, tylko właśnie rozmawiać bardziej zawodowo i tylko to, co interesuje pracodawcę, to opowiadać. Jeśli mowa o powrocie do pracy, to zazwyczaj są 2 sytuacje. Pierwsza, gdy mama musi szukać nowej pracy lub wraca do tej samej pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Mimo wszystko to także może budzić obawy i sporo pytań, przyznaje Patrycja Kopeć, mama 7-miesięcznej Julki. Na razie właśnie pracuję z domu. No właśnie, więc jakby tutaj mamy taką próbkę, ponieważ pracuję zdalnie. No dzisiaj też jestem w pracy, ale jakby no udaje mi się z tym pod telefonem, więc to jest taka próba przed powrotem, który planuję w październiku. Taka próba generalna przed pracą na cały zegar może pomóc, ale nie zawsze mamy mają gdzie wracać. Wiele z nich przyznaje, że zajście w ciążę wiązało się z utratą zatrudnienia. Powrót do życia zawodowego wiąże się więc z koniecznością znalezienia nowej pracy. Organizatorki warsztatów zaobserwowały jednak, że wiele mam nie widzi w tym największego problemu. Nie boi się Pani, że pracy nie znajdzie, czy raczej optymistycznie podchodzi? Znajdę pracę, prędzej czy później znajdę. Tylko mówię, największą obawą to jest to, jak dziecko zacznie chorować, to wtedy wiadomo, trzeba zostać w domu, a nie można się skupić na pracy, bo się myśli o czym innym. No właśnie, bo powrót mamy do pracy wiąże się ze zmianami dla całej rodziny. Tę kwestię także poruszono na spotkaniu. Jak przygotować moją rodzinę, jak przygotować dzieci, jak przygotować mojego męża, partnera, jak z nim rozmawiać w ogóle o tym moim powrocie na rynek pracy, bo po stronie rodziny to także wiele zmian. Specjaliści podpowiadali, jak rozmawiać o tym z mężem i innymi osobami, które są w stanie mamie pomóc i przejąć część jej obowiązków, gdy wróci do pracy. Mówiono także o obawach, jakie wiążą się z zostawieniem dziecka, a tych nie brakuje. Są obawy przed tym powrotem do pracy? No są, z takiego względu, że nie wiem też, jak sobie poradzi córka, zostając też pod opieką innej osoby bądź osób, bo przypuszczam, że będzie to trzeba podzielić między kilka osób. Warsztaty oprócz prelekcji specjalistów zawierały także indywidualne doradztwo. Z tymi wszystkimi naszymi specjalistkami, które też są mamami, można porozmawiać bezpośrednio i omówić swoją indywidualną sytuację, jakby swój problem, z którym teraz najbardziej się jakby zmierzam, który najbardziej mnie dotyczy. Mamy mogły tu więc uzyskać fachowe porady ze strony specjalistów, ale także wymienić się doświadczeniami między sobą. Są też inne mamy. No, dzielimy się jakimiś doświadczeniami. Ktoś sobie radzi lepiej lub gorzej, ktoś dopiero zaczyna, więc to na pewno jest ważne. Poza tym miałyśmy tutaj okazję jakby usystematyzować pewne rzeczy i jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy, przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, czy też na przykład teraz miałyśmy warsztaty i troszeczkę tego prawa pracy, które ostatnio się bardzo zmieniło. Myślę, że to jest bardzo istotne dla mam. Czy uczestnictwo w projekcie może pomóc mamom w powrocie na rynek pracy? Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że tak. Chcą utrzymać kontakt z uczestniczkami tych warsztatów i monitorować, jak radzą sobie po przerwie związanej z macierzyństwem.